na liczbie, na liście podstawowej. I z tego jesteśmy bardzo dobrzy. Ale proszę pamiętać, że to jest dopiero pierwszy etap. My dopiero teraz zaczynamy pracę. Teraz się, ja sobie rozpisałem tutaj, żebyście Państwo widzieli, co my teraz będziemy robić. Przede wszystkim to jest tylko wprowadzenie na listę podstawową, oznacza tylko, że ministerstwo przypisało nam środki. Przyznamy. Możemy teraz zacząć, ale jest jeszcze ocena merytoryczna przez Narodowy Fundusz. I teraz się dopiero zacznie, uaktualnianie, etc., etc. Dalej, mamy jeszcze później, proszę Państwa, zaproszenie do negocjacji. Już zakładamy, że mamy merytoryczną ocenę prawidłową, prawda? Zaproszenie do negocjacji. Proszę pamiętać, że ten czas, kiedy był złożony wniosek do dnia dzisiejszego, to tak trochę upłynęło, to jest zupełnie niezależne. Więc tutaj tej pracy będzie ogromny i trzeba pamiętać o tym, że to jest porozumienie międzygminne, a więc między gminami. Czyli gminy muszą wyłożyć pieniądze. Bo to, co mamy z funduszu, to jest 80 ponad milionów, ale resztę trzeba będzie dołożyć z własnych pieniędzy. I teraz trzeba te pieniądze wszystkie pozyskać od gminy. Tak to wygląda w największym skrócie, także pracy jest dużo. Ja się cieszę, że ten element jest tak podkreślony, ale proszę pamiętać, to jest dopiero początek tej drogi. Teraz to po prostu mamy powiedziane tak, dostaliście pieniądze z ministerstwa, tak? I teraz zacznijcie ten. To proszę zwrócić uwagę, że w ogóle przetarg nie ruszyłem. Także to jeszcze jest masa pracy, zresztą z zastępcą, bo myślę, że tutaj jeździmy na okrągło, żeby to zrobić, to wszystko podogrywać, bo to jest masa jeszcze pracy. Dziękuję bardzo. Yeah.